Święty Augustyn mówił o Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Dlatego też pierwszym wymiarem tej tajemnicy paschalnej Chrystusa jest tajemnica Jego ukrzyżowania. I ona już znajduje swój początek w liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej. Zazwyczaj, kiedy mówimy o niej, to skoncentrujemy się na tym, że jest to tajemnica ustanowienia Eucharystii, ustanowienia sakramentu święceń. Ale warto na mszę Wieczerzy Pańskiej popatrzeć już w tej perspektywie Chrystusa, który się ofiarowuje. Chrystusa, który z miłości do człowieka ogałaca się, służy, staje się wręcz niewolnikiem, tym, który umywa nogi. Popatrzeć na Chrystusa, który oddaje swoje życie. I w tym geście obmycia nóg swoim uczniom jest już ta Jego miłość obecna. Eucharystia staje się wtedy przedłużeniem, staje się takim najgłębszym możliwym znakiem tego ofiarowania się Chrystusa, ofiarowania się Ojcu, ale też ofiarowania się w służbie drugiemu człowiekowi, każdemu z nas. Przedłużeniem mszy Wieczerzy Pańskiej staje się wtedy takim naturalnym liturgia męki pańskiej. To nie są dwa różne wymiary, czy dwie różne celebracje, ale jedna niejako wypływa z drugiej. To, co w Wieczerniku zostało przez Jezusa zapowiedziane i co zostało na sposób sakramentalny dane uczniom, ciało, które wydał, krew, która zostanie przelana, na krzyżu znajduje swoje wypełnienie. Chrystus, który ofiarowuje swoje ciało, wydaje swoje ciało i Chrystus, który przelewa swoją krew, żeby miał z nich życie. Liturgia Męki Pańskiej nosi w sobie takie dwie formy, czy można by powiedzieć dwa różne style duchowości. Nie wiem, na ile my to już dzisiaj wyczuwamy, kiedy uczestniczymy w tych celebracjach, ale to jest niesamowicie ważne, żeby zobaczyć, że liturgia Męki Pańskiej mówi zarówno językiem wielkiej prostoty, ciszy, słowa, a równocześnie ma takie formy, które są bardzo ekspresyjne, bardzo emocjonalne, w których jest bardzo dużo takiego ładunku emocjonalnego przeżycia. Dzieje się tak ze względu na to, że liturgia Męki Pańskiej, którą mamy w takiej formie, jak dzisiaj ją celebrujemy, jest połączeniem dwóch tradycji. Tradycji rzymskiej, która szczególnie w pierwszej części tej liturgii wybrzmiewa, i tradycji jerozolimskiej, liturgii wschodniej. Pierwsza część tej liturgii jest skupiona na wymiarze pasyjnym, na tym, żeby upaść wobec Jezusa i przeprosić Go za nasz grzech, żeby wejść w opis Jego męki, wsłuchać się w ten opis i w momencie, w którym słyszymy o tym, że Jezus oddał ducha, uklęknąć, oddając cześć Panu, który za nas umarł. Ale chwilę później liturgia przechodzi w adorację krzyża. W adorację, która nie tylko ma na celu poruszenie nas emocjonalne, takie poruszenie, w którym my czujemy ból, cierpienie z powodu straty naszego Pana. Ale przede wszystkim w tej adoracji chodzi o wywyższenie Króla. O to, żebym ja przyszedł do Jezusa Chrystusa i padł Jego tronu, oddając Mu hołd i cześć, bo On zasiada na tronie jako zwycięzca. Krzyż nie jest znakiem porażki, nie jest znakiem tylko cierpienia, smutku, ale staje się w liturgii znakiem wielkiego zwycięstwa i triumfu Jezusa. Bo jak On mówi, nikt mi życia nie zabiera, ja sam to życie oddaję. A święty Jan w swojej Ewangelii, kiedy opisuje całą drogę krzyżową, pokazuje właśnie całą drogę krzyżową i proces Jezusa jako moment, w którym nowy władca zasiada na tronie. On dostaje koronę, On dostaje nowe berło. Krzyż jest Jego tronem. On obejmuje władzę w świecie, a ja przychodzę oddać Mu pokłon. Przychodzę powiedzieć Mu, że będę Mu podległy i przychodzę Mu podziękować za to wszystko, co dla mnie uczynił. Ale myślę, że jest jeszcze jeden bardzo ważny wymiar liturgii Męki Pańskiej. Kiedy przychodzimy pocałować krzyż, to nie tylko chodzi o to, żebym pocałował krzyż mojego zbawienia, bo to jest jeszcze dość łatwo zrobić. Ale żebym całując krzyż Chrystusa pamiętał również o tym, że mam Go naśladować i wziąć swój własny krzyż. A pocałować swój własny krzyż to jest coś znacznie trudniejszego. To znaczy przyjąć cierpienie, które się wydarza w moim życiu. Przyjąć je z miłością i cierpliwością.
przyjąć również z radością to, co może jest trudne, to, co dla mnie jest niewygodne, naśladować Jezusa w ofiarowaniu swojego życia, w byciu sługą, kochać z cierpliwością, z pokorą. Właśnie wtedy, kiedy całujemy krzyż Jezusa, możemy zostać uzdolnieni do tego, żeby pocałować swój własny krzyż.